Obchodzimy dzisiaj 15 sierpnia uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej. Jest to zarazem pamiątka Cudu nad Wisłą, 92. rocznica zwycięstwa nad bolszewikami, które dokonało się niedaleko Warszawy i zadecydowało o powstaniu Polski niepodległej, uratowało Polskę niepodległą, a zarazem uratowało Europę zagrożoną przez najazd bolszewicki. W czytaniach mszalnych uroczystości dzisiejszej słyszymy słowa świętego Pawła w drugiej lekcji: trzeba, ażeby Chrystus królował. Chrystus jest Królem Wszechświata, Panem nieba i ziemi i porządku sprawiedliwości Jemu kresu czasów poddane będzie wszelkie stworzenie istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Natomiast w porządku miłosierdzia chce Chrystus królować za naszą zgodą. Chce, abyśmy w duchu wiary i posłuszeństwa woli Bożej uznali społeczne panowanie Jezusa Chrystusa i o to się wielu ludzi w Polsce i na świecie modli, o poddanie się władzy Jezusa, które sam Pan Jezus nazywa intronizacją. Intronizacją Jezusa na króla państw i narodów. W Ewangelii słyszymy hymn Maryi Magnificat: wielbi dusza moja Pana, i mówi Maryja, już Matka Słowa Wcielonego, Chrystusa obecnego w jej łonie pod jej niepokalanym sercem: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Bóg Wszechmocny sprawił, iż Maryja stała się Matką Boga, który w niej przyjął ludzką naturę, ludzką postać, ciało i duszę człowieka. Maryja, wybrana przez Boga ze względu na Boże macierzyństwo, w tym dziękczynieniu zawiera to, co przeczuwa, czego nie jest jeszcze pełni świadoma: swoje niepokalane poczęcie, swoją świętość, pełnię łaski, swoje dziewictwo, a także swoje wniebowzięcie i ukoronowanie na królowę nieba i ziemi. Podobnie jak Chrystus, Maryja współkróluje, jest królową wszechświata, panią nieba i ziemi, ale znowu w porządku miłosierdzia jej królowanie zależy w jakiejś mierze, sposób jej królowania zależy od naszej wiary, zgody, posłuszeństwa Bogu i posłuszeństwa Maryi, która jest naszą matką, i tych dzieci, które uznają ją za matkę, i tych dzieci, które przeciwko niej się buntują, nie obrażają, i chce być uznana za królowę państw i narodów, tak jak Jezus Chrystus. Chce współkrólować jako matka króla z Jezusem. A w pierwszej lekcji z Księgi Apokalipsy widzimy to, co zobaczył święty Jan, apostoł i ewangelista, na wyspie Patmos w czasie prześladowania Kościoła, gdy jako wygnaniec zobaczył i usłyszał to, co Bóg przewidział dla Kościoła w czasach ostatecznych. Wielki znak, który ukazał się na niebie, to niewiasta obleczona w słońce. Ową niewiastą jest Najświętsza Maryja Panna, a zarazem Chrystusowy Kościół. Słońca tego promieni, a słońcem jest Chrystus zmartwychwstały, Maryja jaśnieje. Księżyc pod stopami niewiasty oznacza zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny od jej niepokalanego poczęcia nad grzechem i szatanem, bo księżyc jest w Piśmie Świętym symbolem zmienności. Korona z gwiazd 12 na głowie niewiasty oznacza wywyższenie tych wszystkich, którzy w Najświętszej Maryi Pannie chcą widzieć Matkę i Królowę.
12 gwiazd nawiązuje do 12 pokoleń Izraela i do Kościoła wywodzącego się od 12 apostołów Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Niewiasta jest brzemienna. Najświętsza Maryja Panna poczęła Chrystusa w swoim łonie i spodziewa się Jego narodzin. Woła cierpiąc męki rodzenia. I chodzi tu już nie tylko o zrodzenie Jezusa Chrystusa, bo z tym zrodzeniem nie musiały się łączyć bóle porodu, ale oznacza męki rodzenia braci i sióstr Jezusa Chrystusa, pozostałych dzieci Bożych, bo nas jako dzieci Boga, a zarazem dzieci Maryi, Matka Boża przyjęła pod krzyżem mocą testamentu miłości wypowiedzianego przez konającego Jezusa Chrystusa. Wskazując na świętego Jana, w jego osobie na nas wszystkich, Pan Jezus powiedział: oto Syn Twój. A wskazując świętemu Janowi na Matkę, powiedział: oto Matka Twoja. Inny znak na niebie to smok barwy ognia, smok ogniście czerwony. Oznacza on złego ducha i wszelkie postacie działania szatana na ziemi. Ma 7 głów, wiele postaci działania i 10 rogów. Rogi oznaczają sposób szatańskiego działania, znaczony przemocą, ograniczeniem i niszczeniem ludzkiej wolności. Diademy na głowach szatana, 7 diademów na głowach smoka, oznacza władzę, po którą szatan sięga. Chce być księciem tego świata, chce zdetronizować Boga, Chrystusa i Matkę Najświętszą w sercach ludzkich. I w pewnej mierze szatan doprowadza do detronizacji Jezusa i Matki Najświętszej, bluźni przeciwko Chrystusowi i Maryi. Odpowiedzią właśnie na tę detronizację jest intronizacja Jezusa i Maryi. Jezusa na Króla Państw i Narodów, Maryi już teraz na Królowę Polski, a następnie Królowę tych Państw i Narodów, które zechcą poddać się jej panowaniu i panowaniu jej Syna Jezusa Chrystusa. Ogon smoka zmiata trzecią część gwiazd z nieba, rzuca je na ziemię. Gwiazdy oznaczają ludzi. Właściwym miejscem człowieka, przygotowanym przez Boga, jest niebo. Gdy człowiek wznosi swoje serce ku niebu, gdy pielgrzymuje przez doczesność ku wieczności, odnajduje swoje miejsce, które przygotował dla nas Bóg. Przygotował Jezus Chrystus przez swoją ofiarę na krzyżu, przez krew przelaną dla naszego zbawienia. Natomiast gwiazdy, które poruszają się po niebie niejako samopas w oddaleniu od niewiasty, stają się przedmiotem napaści smoka. Gwiazda zrzucona z nieba na ziemię gaśnie. Ale ziemia nie jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka w zamiarach smoka. Poprzez ten przystanek na ziemi w kręgu wartości doczesnych i tylko tych, smok chce strącić człowieka do piekła. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, aby pożreć jej dziecię, skoro tylko porodzi. Dziecięciem niewiasty Maryi jest Chrystus. Pozostałym potomstwem Maryi są ludzie jako dzieci Boże. Smok, szatan, chce zniszczyć Jezusa Chrystusa i sercami złych ludzi skazuje Jezusa na śmierć, a następnie na ukrzyżowanie. A jednak mężczyzna, którego porodziła niewiasta, będzie pasł wszystkie narody, czyli Chrystus będzie królem pomimo tych zamiarów smoka, by Chrystusa zabić, a gdy żyje, zdetronizować. Dzieci zostały porwane do Boga i do Jego tronu, czyli Chrystus przez zmartwychwstanie w niebowstąpienie stał się niedostępny napaścią złego ducha. Niewiasta zbiegła na pustynię. Pustynia oznacza doczesność, wędrówkę przez życie na ziemi ku niebu. Tu ma miejsce przygotowane przez Boga, to znaczy niewieście, jej dzieciom, czyli nam, Bóg wyznacza tutaj drogę
pielgrzymowania w duchu posłuszeństwa Jego woli przez ziemię ku niebu. Dzisiejsza uroczystość więc jest znakiem zwycięstwa Najświętszej Maryi Panny, ale także zwycięstwa dzieci Maryi, które chcą być jej i Chrystusowi wierne. I pytanie do rachunku sumienia, czy rzeczywiście chcemy pełnić wolę Bożą i dochować wierności Jezusowi Królowi, nie tylko Królowi Wszechświata i Królowi Spraw Ostatecznych w przyszłości, ale również Królowi Spraw Społecznych już teraz, bo Bóg, który pragnie naszego zbawienia, chce również, abyśmy doczesności współtworzyli tutaj, współbudowali cywilizację miłości i życia. Przeczytam tekst, który przygotowałem jako mały taki felietonik do warszawskiej gazety. Ukaże się on w najbliższy piątek, czyli 17 sierpnia. Ku solidarności. Solidarność serc zjednoczonych sercem Jezusa i niepokalanym sercem Matki Bożej Królowej głosił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i widział wymiar solidarności wieczny, ale zarazem doczesny, wręcz nawiązywał do tej solidarności, która w Polsce w roku 1980 powstała i przeciwko której wymierzony był stan wojenny w naszej ojczyźnie. Czyli błogosławiony Jerzy głosił społeczne, solidarne panowanie Jezusa Chrystusa wraz z Nim Najświętszej Maryi Panny. Trwa peregrynacja ikony Matki Bożej Częstochowskiej przez świat. W obronie życia każdego człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, od oceanu do oceanu, od Władywostoku do Fatimy. 19 i 20 sierpnia Matka Boża nawiedzi Kościół i parafię św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Nazwa Żoliborz ma etymologię francuską i znaczy wesoły brzeg, Żolibor. Radości wesołego brzegu skończyły się jednak w Warszawie z chwilą budowania cytadeli przez władze carskie. Polska przecież nie była niepodległa. Zwycięska pielgrzymka Maryi z Dzieciątkiem służy pojednaniu ludzi z Bogiem, tworzy cywilizację miłości i życia opartą na prawdzie. Droga peregrynacji maryjnej wiodła najpierw przez Rosję, którą Matka Boża zawarła w swoim niepokalanym sercu, pragnąc, aby dokonało się uroczyste ofiarowanie jej sercu Rosji przez Ojca Świętego jedności z biskupami Kościoła rzymskokatolickiego na świecie. To pragnienie częściowo spełnione przez błogosławionego Jana Pawła II 25 marca roku 1984 ma owocować nawróceniem Rosji pokojem w Europie. Trzeba więc akt ofiarowania ponowić, wymieniając Rosję, bo oczekiwania Maryi wymagają dopełnienia. Ani nawrócenia Rosji jeszcze w pełni nie ma, ani pokoju w Europie. Budowany jest fałszywy, globalistyczny pokój w miejsce Bożego pokoju. Oto droga ku pojednaniu w pokoju i w prawdzie. Bez prawdy pojednania nie ma. Uroczystość niebowzięcia jest objawieniem darowanej Maryi Wszechmocy Boga. W Polsce święto Matki Bożej Zielnej ma wymiar żołnierski i narodowy, jest pamiątką zwycięstwa zwanego cudem nad Wisłą. Polskie zwycięstwo, dokonane w roku 1920 przy pomocy bratnich Węgier, ocaliło Europę przed czerwonym barbarzyństwem, przed władzą ogniście czerwonego smoka z Księgi Apokalipsy. Historia Polski, znaczona krzywdą ze strony Rosji, znajduje wymiar pojednania dzięki Maryi. 17 sierpnia ma nastąpić w Zamku Królewskim w Warszawie podpisanie przez przedstawicieli polskiego episkopatu i rosyjskiej cerkwi z Cyrylem I, patriarchą, orędzia wzywającego Polaków i Rosjan do pojednania. Akt ten ma sens polityczny, bo dokonuje się w kontekście sojuszu tronu z ołtarzem w Rosji. Zaś miejsce pojednania, miejsce podpisania orędzia
ku pojednaniu i obecność władz trzeciej RP, zwanej też PRL-BIS, również wpisuje się w ten kontekst. Pojednanie Polski i Rosji wobec neokolonialnej podległości Polski uzależnionej za sprawą miejscowych zdrajców od sojuszu niemiecko-rosyjskiego nie jest na razie możliwe. Pogarda elit politycznych w Rosji i Polsce wobec Polski i Polaków określa warunki tak zwanego pojednania, których nie wolno przyjąć. W zupełnie innych warunkach apelowali o pojednanie i wzajemne przebaczenie polscy biskupi w liście do biskupów niemieckich w roku 1965. Jednak, mówi ksiądz arcybiskup Józef Michalik, w przesłaniu, tym nowym orędziu, nie ma prośby o przebaczenie, jest apel do konkretnych ludzi, aby wzajemnie sobie wybaczali. O zamachu smoleńskim wystarczająco dużo wiemy, aby widzieć w nim znaki i skutek zbrodniczego współdziałania władz w Polsce i w Rosji. Natomiast zdanie poszczególnych Rosjan w tej sprawie jest zróżnicowane. Wielu nie ma złudzeń co do ekipy Putina zdolnej mordować własnych obywateli. Tę ekipę wspiera, jak wiadomo, patriarchat cerkwi rosyjskiej. Ostrzega ksiądz arcybiskup przed, cudzysłów, podniecaniem do wojny, która jest zwykłą nieuczciwością oraz brakiem mądrości, cudzysłów. Uważam, że 13-19 sierpnia, strona 26. Tymczasem wojna przeciwko Polsce trwa. Jednym z jej znaków był drugi Katyń, zamach smoleński. Ale znaków wojny duchowej, materialnej, kulturowej i ekonomicznej jest więcej. Polskie państwo jest w stanie zorganizowanego demontażu. Naród rozkładu, rodzina zagrożenia. Czym trzeba widzieć wpływy i wschodu, i zachodu. Zachodnia dyktatura relatywizmu współdziała z totalitaryzmem wschodnim, sama zresztą przekształca się w nowy totalitaryzm. Rosyjski Kościół prawosławny stawia diagnozę kryzysu zachodniej zdechrystianizowanej cywilizacji, zgodną z tym, co uważa za niebezpieczeństwo dla cywilizacji na świecie Kościół, a zarazem wspiera miejscową władzę polityczną, która chce odbudować imperium według dawnych wzorów. Wspólne odwołanie się do Jezusa Króla, państw i narodów oraz Matki Bożej Fatimskiej może nas ocalić. Dlatego ocalenie trzeba widzieć bardziej w Bogu niż w pewnych gestach, które mogą być różnie rozumiane, różnie interpretowane. A skoro tak mówi arcybiskup Józef Michalik, nie tyle służą wzajemnemu przebaczeniu, bo służyć nie mogą, co pojednaniu poszczególnych ludzi, aby poszczególni Polacy, poszczególni Rosjanie do takiego pojednania dążyli, wiele kroków może ku temu prowadzić.
Cię.